Jo się manowy, witam bardzo serdecznie na odcinku z Hardcora, pierwszym odcinku z tej serii na moim kanale, gdzie i tak rzadko kiedy coś się pojawia. Nagrywam ponownie odcinek tylko dlatego, ponieważ bardzo chciałbym się dostać na serwer strony kładowo prowadzony przez Grafa Intarsiego. Oczywiście was pozdrawiam, chłopaki. Dlaczego chciałbym się dostać na ten serwer? Ponieważ jestem miłym i spoko zaufanym gościem. O, Iron Golem mi umiera. Mniejsza z nim. No mówię, jestem miłym, bardzo spokojnym, gościem. Bardzo lubię grać na serwerach z modyfikacjami. Wyjdź mi stąd. I z miłą atmosferze, z miłymi ludźmi. I bardzo zaufanymi, tak jak ja. Choć niekoniecznie muszą być tacy jak ja. Dużo grałem na różnych modyfikacjach, na różnych paczkach modyfikacji, przykładowo Yogbox. Aż mi wypadły wszystkie modyfikacje, jakie ja grałem. A Realcraft. No i różnego typu właśnie paczki modyfikacji z dużą ilością w sumie modyfikacji, których lubiłem grać. Ale nie było to coś, czego szukałem, ponieważ to były modyfikacje na solo giery, gdzie jednak granie z kimś jest bardziej przyjemniejsze. Patrzę na modyfikacje, jakie są na strumyk modowie. To są modyfikacje, które by na pewno spełniły moje oczekiwania. Po pierwsze, a po drugie, by się przyjemnie grało z ludźmi, którzy tam są. Najbardziej właśnie osoby, które kojarzę, to właśnie z wiadomo, Walduś, Gamer Tory, z którym też często właśnie miałem styczność na Hegemonach, Hegebloku. Chociaż na Hegebloku jeszcze nie byłem, ale Hegemonowie grałem w dwóch czy trzech sezonach. I tyle wstępnie. Co jeszcze mogę powiedzieć? Mam 23 lata, lubię grać w oczywiście Minecrafta, staram się grać profesjonalnie w Valoranta. Często grałem w CS, ale już CS mi się znudził i tak dalej. Fajnie byłoby się dostać, ponieważ to jest jakieś zawsze rozmaicenie, jakaś nowa rzecz, przy którym z chęcią, z miłą chęcią spędzałbym dużo czasu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Kurczę, żeby też nie było jakieś długie, zanudzało. Ja bym się dostał, to oczywiście bym sprowadził z tego jakieś nagrywki czy streamiki, jeżeli bym miał oczywiście takie pozwolenie przez Nitaszego i Grafa. Jeżeli się pozwoli, to bym takie coś nagrywał, bym był bardzo usatysfakcjonowany tym. Oczywiście, no to mówię, fajnie było się dostać, aczkolwiek no wiadomo, że nie wszystko jest możliwe. Kurczę, to ma rzeczy słabych. A. Nie wiem, co by na to, czy bym się nadał, czy bym się nie nadał. Ja mam trochę ciszy, jest to, że teraz w tym momencie uspałem syna, nie chcę go obudzić. Więc no. To jest mój taki wstęp. A teraz trochę sobie pogram. Nie powiem, że fajnie to zabrzmiało. Trochę se pogram. Akurat ten odcinek na pewno wstaje, ponieważ to jest hardcore, 13 dzień. Moje pierwsze próby mechanizmów. Automatyczna farma dyń, która się sprawdza dość niekorzystnie. Znaczy coś tam się robi, bo się robi, ale czy to się dużo robi, to ja nie wiem. Tak to bywa. O, już mam 20 dni, to w sumie nie jest tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Więc no, co ja jeszcze bym mógł sobie opowiedzieć, kurczę. Ciężko jest cokolwiek sobie powiedzieć, to naprawdę. To jest najbardziej... Opowiadanie o kimś jest łatwiejsze niż opowiadanie o sobie. To chyba wiedzą wszyscy. Kurczę, co ja jeszcze mogę? Jaki mam nick właśnie, jaki ja mam nick? O, Mr. Jarpel. To pewnie nie da się, może coś mu będzie świta, coś ci będzie świtało, nie da się w głowie ten mój nick. Mówię, nie zmuszam, aczkolwiek bardzo bym chciał zagrać na strumyk modowie i tam się pobawić w te właśnie modyfikacje. Nie ukrywam, spędzałbym bardzo dużo czasu właśnie na serwerze grając, zdobywając nowe umiejętności, nowe doświadczenie, no,
nowych znajomych. Oczywiście internetowych znajomych. Żeby nie było, że nie mam znajomych czy coś. Dlatego no. Kurczę, nie chciałbym zanudzać kopania teraz diamentów, bo ja potrzebuję enchantingu. A, cię w mordę, Jerzy, co teraz zrobić? Mam trochę jeszcze żartów, bo to jest na staka. Tam chodziłem, tam chodziłem, tam chodziłem, tam chodziłem, ale tam chodziłem chyba najkrócej. No to ogień. Muszę znaleźć kowala. To jest moje zdanie numer jeden. Wodę mam, to ewentualnie jeszcze do Terosa zajrzę. Oczywiście umiejętność jeszcze przecinania scenek, montowania, znaczy montowania filmów, to zresztą wstawić to YouTube'a mi się prześle, ale właśnie przerabiałem filmów takie, żeby to się dało oglądać, żeby to może było jakieś, nie wiem, skracać te filmiki na odpowiedni dystans, pokazywać coś ciekawego, tego jeszcze nie potrafię, ponieważ jeszcze nie mam takich umiejętności, jak i programu odpowiedniego do takich rzeczy. O, tam jest sensor. Minus 200-300 to są moje koordynaty, dobra, będę pamiętał. Więc no, nie wiem ile tam teraz gra aktualnie ludzi na strumie komodowie. Aczkolwiek po odcinkach też jego błografa zbyt nie zaglądałem. Ale obija mi się coś tam właśnie ten. Fajna modyfikacja. Kradzieże grafa oczywiście przedmiotów, które i tak się zwracają im tak czy siak. Oczywiście bogactwo nitaszniego, które bym chciał przebić. Oj, chciałbym przebić cię nitaszni w tym bogactwie, żebyś to, co zdobyłeś, w tym, co ja zdobędę, było niczym. Więc dalej, czy już tutaj robić? Nie, będę dalej. Kurczę, z czatem byłoby się fajnie robiło. Dawno nie streamowałem w sumie. Ostatnio streamowałem właśnie na Hegemonie. Hegemonowie, ale to kurczę. Kiedy to było? Nie, czekaj. Na Hegemonie czy to na modyfikacji? Bo też mam trochę ten stream z streamików modyfikacji. I tak dalej. Tak, to nie jest ten właśnie. Hardcore z. Ten, jak to się nazywa? Bez regeneracji zdrowia. Byłoby ciekawie. Masz odciapek, więc tak bym się wyleczył. Bardziej uważał. O, jak widać, no taki hardcore zwykły to jest też. Jakieś urozmaicenie odnośnie. Jakieś ścinkają cały czas, nowe czanki się wczytują. A komputer już zambula. No, survival jest nudny. Zrobił się już nudny. Hardcore. Tyle urozmaicenia, że jednak nie chcesz zginąć, bo wszystko stracisz. Cały swój progres. Nie, czekaj. Ale będę teraz błąd. Teraz tak. Nie, tak. Tak. Czekaj, to było. Tu się rozbijało. O, gdzie to było tak? Chyba tak. Czekaj, tu? Tu? O, nie, tu. Mam, już myślałem, że nie ma zapalniczki. Nie radź się, proszę. Nether. Na hardkorze, 13 dzień. Gubi pomysł. O, cię mordę. Standardowo ścinki mam, nic nowego. Dobrze, to nie widzę. Dobra, czyli tak. Tutaj nie ma sensu, znaczy dalej. Per. Ach, wspaniały komputer, dobra. Po muzyce 10 minut. Chyba 20 minut tak wystarczy. Wystarczająco długo. No to jest tutaj, dobra. Dobra. Już myślałem, że bym teleportował w inny portal. A to byłoby chyba niemożliwe.
Aczkolwiek to go tam wie. A, kolejne żarełko. Musimy stworzyć, kurczę. Nie, chcę coś krajobrazu. Może tam jakieś będzie ten patyki. Ale fajne. Co, jest tam jest budynek? Naprawdę? O, w mordę. Korci tylko jedna rzecz. Tak, korci jedna rzecz. Wrzucę. Super, super. Dobra. Tak. Stone, stone, stone. Jeszcze z niego stone bym potrzebował. Jezu, fajne to miejsce jest. O kurczę. Aha. A kopalnia bez stone'a, oczywiście. Tu widziałem stone'a. No, zapada chyba noc. Bardzo prosty dzień. Dobra, lecimy dalej. Gdzie jest ten crafting, który postawiłem? Okej. Okay. Tak, tak. Gdzie ja widziałem? O, ja tam na górze je widziałem. O nie, zepsuję to. Jak ja to zniszczę, to zepsuje się. Powiedz mi, że to się nie zepsuje. Czy to, to jeszcze nie. O! Wioska koło wioski. Śmiesznie. Tak, to jest tam na górze. Ale pierwsze co ja zrobię. Może nie tędy. To jest taka wysepka, naprawdę. Wow! Ale śmiechowe. Dobra, pokaż mi to już. Aj, 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 aj. Może niekoniecznie tak i niekoniecznie z drewna. Zepsuje to na stół, bo to się zepsuje. A nie zepsuje się. Nie chodzi. Kurczę, jak to wygląda kowal? O ile to w ogóle jest kowal? Tutaj na pewno by nie było, tu nie będzie, tu też nie będzie, dobra. Druga wioska, szybko. Aj, poszukiwania diamentów, najgorsza rzecz jaka może być. Pokopałem ostatnio kurde 2 godziny, nawet jednego nie znalazłem. To był taki pech, że nie mogę. Po prostu nie mogę, no. Kowal, jest kowal, jest kowal. Proszę, dwa diamenciki, tylko dwa. Takie proste dwa diamenciki. No to zaczarował z chęcią. A czekaj, to sobie wezmę. Może mi się przyda. Proszę. Będę. Easy. Easy. O mordę. To sobie też wezmę i to też. Potrzebowałem dwóch, mam dwa. Wait a minute. Teraz się zorientowałem. Co mi z dwóch diamentów? O! Cztery opcje, proszę. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Dobra, wracamy. Ja w to nie wierzę. To jest takie zaczarowane. I nie było to przygotowane. To jest hardcore. Ja tu nie mam koment. Naprawdę? Dwa bloki. Jeszcze tego. Nie wierzę. Czy powiedz mi, że to będzie kurde cały. O, trzymaj się. Wait a minute. Dobra, to już widzę, że nie będzie cały na pewno. Ale prawie cały będzie. Tu. Dosłownie zabrakło dwóch. A ja mam te dwa.
Jak tu będzie twierdza. Nie, to jest chyba ten sam portal? Tu obok. Dobra, parę metrów zawsze bliżej. Dobra. Starszy się, że chyba sam się obudził. Ale chyba nie. W mordę jeża. Ile to już trwa? 15 minut. Dobra. Jak to teraz zakończyć ten odcinek? Wiem jak. Mam pomysł. No, kawałek muszę pobiec. Nie wierzę w to szczęście, no nie wierzę w to. Pierwsza skrzynka, daj 2 diamenty, dało 2 diamenty. Druga skrzynka, daj 4 opsa, dało 5 opsa. Wracasz się, patrzysz portal, brakuje dwóch kawałków. Otwiera skrzynkę, są dwa kawałki opsa. No nie wierzę w to. Jakby takie coś się trafiło oczywiście na... do speedrunnera. To łatwy obsydian, ten teleport, ale w sumie speedrunnerzy mają tak to wyćwiczone, że oni z miejsca to robią, o, ten, tworzą portal z samego Liverpoola. A miesza z tym. Gdzie was moja wioska? O, ciekawy bóg, aż zębaka zobaczy z wrażenia. A bo to był Herobrine. Dan, dan, dan. Teraz takie muzyczki by przydało się. Takie. Dan, dan, dan. Oh. Co za. Ciekawe, ciekawe. To, takie rzeczy mi się bardzo podobają. Dobra, minus 200 na 300, czyli dalej lecę przy ciebie. Myślałem, że będzie trochę nudniej. Nudne jest tylko to przemieszczanie się między wioskami. Aczkolwiek tak, co jest śmieszne. Tutaj, tam były dwie wioski. Tu jest wioska, za tą górą jest druga, jedna wioska i ta parę, nie wiem, stoka tak dalej, jest kolejna wioska, to już są trzy wioski. Tam pobiegniesz, tam są kolejne dwie wioski obok siebie. To jest, nie wiem, takie szczęście z tymi wioskami na tych pustyniach, to szok. Wioska na wiosce praktycznie. Dobra, dobiegamy. Oj. Już rzuciłaś? O, pizza. No. No. Tak, Macia przyjechała, zrobiła Filipa, poszła na tej na zakupy. Ja z nim zostałem, teraz tylko poszedł spać raz. No moment, usnął. Dobra, to mnie zagaduje. Szybko zakończyć ten odcinek. O, czekaj, jest książka, jest książka, jest książka. Jak to się... A. Mhm. No. 24 poziom. Nie mogę. Za mało. Za mało, za mało, za mało, za mało, za mało. Gdzie jest trzcina, którą tu zostawiłem? Tu jest ta trzcina. Au. No już momencik. Pizza przyjechała. Starczy? 30 czy nie starczy na 30? Starcza 30. Lapis dla Żuli. Szczęście 3 na żelaznym kilofie. I wydajność. Ciekawy enchant. Dobra. To dziękuję w takim razie bardzo serdecznie za wejście na ten odcinek. Jeżeli oczywiście wejdziecie nie też z grafem, mam nadzieję, że to widzieliście wszystko. Podjęcie decyzję, jaka by mnie usatysfakcjonowała, więc zamiast spotkania w łapie, z tą kilofem.
Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia lub do usłyszenia. Będą!